Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie. Rozmawiamy z Panią Alicją Żurawską, starostą powiatu kościerskiego, a chciałem zapytać o zapowiedziany wczoraj przez ministra zdrowia i premiera obowiązek chodzenia w maseczkach od 16 kwietnia. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, proszę mi pozwolić zwrócić się do mieszkańców powiatu kościerskiego przede wszystkim z ogromnym podziękowaniem za to, że z ogromną odpowiedzialnością stosują się do wprowadzonych do tej pory obostrzeń w życiu codziennym i za to chylę czoła. Jednocześnie niestety na terenie powiatu kościerskiego odnotowano dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. I z tego też powodu musimy tym bardziej stosować się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, które przyjęliśmy w życiu codziennym w domach i w miejscach publicznych. Pamiętajmy też o częstym i dokładnym myciu rąk, o dezynfekcji oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych, szczególnie kiedy idziemy do sklepu. Oczywiście też ważne jest zachowanie dystansu między sobą. Możemy na to zwrócić uwagę chociażby dzisiaj, gdzie przy prawie każdym sklepie jest długa kolejka. Pamiętajmy o odstępach. Ja w tym miejscu chciałabym się zwrócić z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu kościerskiego, na których zawsze można liczyć. Proszę, aby w sklepach w szczególności rozpocząć już noszenie maseczek ochronnych, mimo że ministerstwo wprowadza to dopiero od 16 kwietnia, ale pamiętajmy, że od 16 będziemy musieli nosić maseczki zaraz po wyjściu z domu, niezależnie czy będziemy na ulicy, w sklepie, w aptece czy w pracy. Trzeba pamiętać, że to w dużym stopniu przyczyni się już teraz do bezpieczeństwa naszego i przede wszystkim osób przebywających w naszym otoczeniu. Drodzy mieszkańcy, zbliżają się święta wielkanocne. Wiemy, że to jest to szczególny czas, który zawsze chcielibyśmy spędzić w gronie najbliższych nam osób. Gorąco apeluję, by w tym okresie zachować tak zwany zdrowy rozsądek i nie porzucać zachowań, które mają na celu izolowanie się od wszelkich skupisk. Wychodźmy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i konieczne. Pozostańmy w domach i komunikujmy się z rodziną i bliskimi telefonicznie lub przez internet, by przyszłe święta móc się z nimi bezpiecznie zobaczyć. Pamiętajmy, że od naszej indywidualnej postawy zależy teraz skuteczność wszystkich kroków podejmowanych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mimo nie za bardzo optymistycznych wieści, chciałabym z okazji zbliżających się świąt życzyć wszystkim mieszkańcom serca Kaszub przede wszystkim zdrowia, spokoju, nadziei na lepsze jutro, na całe święta wielkanocne dla Państwa i Państwa najbliższych. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za rozmowę. Przy mnie naszym gościem była starosta kościerski pani Alicja Żurawska. Dziękuję.